Dzień dobry, w moim studiu dzisiaj Monika Sikorska, organizatorka akcji Gwiazdka. Dzień dobry. Moniko, powiedz może na początek, jeszcze przypomnijmy, czym jest akcja Gwiazdka? Akcja Gwiazdka to wydarzenie, które dzieje się już od 10 lat. To inicjatywa prywatna, która polega na tym, że spełniamy marzenia dzieciaków napisane w listach do Świętego Mikołaja. No i moim zadaniem jest znalezienie tych świętych Mikołajów, którzy zechcą zrobić paczki dla dzieciaków z akcji Gwiazdka, czyli takich najbiedniejszych dzieci z powiatu płockiego, tak naprawdę z całego powiatu. Jak wspomniałaś, to już 10 lat. Pamiętasz jeszcze tę swoją pierwszą akcję? Pamiętam, bo te 10 lat minęło bardzo szybko. I to była akcja, która była zupełnie niezaplanowana na taką skalę, jak się skończyła w tym pierwszym roku. Bo już w tym pierwszym roku okazało się, że tych dzieciaków jest setka. Więc siłą rzeczy w żaden sposób nikt nie był przygotowany na taką ilość dzieci. To miała być inicjatywa, która miała być jednorazowa i miała obejmować tak naprawdę kilkoro dzieci. Wtedy jeszcze z rodzinnego domu dziecka, tutaj z Płocka. Natomiast okazało się, że wśród znajomych znalazło się tak dużo osób, które chciały pomóc, które chciały zrobić paczkę dla jakiegoś dziecka właśnie potrzebującego, że musieliśmy dobierać tych dzieci, dobierać. No i okazało się, że finalnie było tych dzieci właśnie 100. Mhm. Także tak to się zaczęło. A w tej chwili, po tych 10 latach, to jest 1100 dzieci. Więc no, ta liczba urosła bardzo. I myślę, że w tym pierwszym roku nie przyszłoby mi do głowy, że to będzie się działo przez kolejną dekadę. To raz, a dwa, że to będzie taka skala. Taka skala pomocy i tak dużo dzieci. I tak dużo marzeń do spełnienia. A czego życzyły sobie dzieci 10 lat temu, a czego życzą sobie teraz? Czy jest jakaś zauważalna różnica w tym? Jakiejś ogromnej różnicy nie ma. Natomiast no to są cały czas zabawki, tak? Przede wszystkim zabawki. Nadal są to rzeczy pierwszej potrzeby, więc ubranka, bielizna, no takie rzeczy codziennego użytku tak naprawdę, tak? Zdarza się oczywiście jakiś sprzęt, jeżeli mamy jakieś starsze dzieciaki, no to są słuchawki, pojawiają się jakieś małe akcesoria AGD, typu prostownice do włosów, jeżeli są to dziewczynki, dla chłopców oczywiście jakiś sprzęt sportowy, tak? Piłki, rękawice bramkarskie, no tego typu rzeczy. Ale te marzenia się nie zmieniają, bo dzieci jakby cały czas marzą mniej więcej o tym samym. To są przede wszystkim zabawki, tak jak powiedziałam. Także no. Ja pamiętam, jak rozmawiałyśmy dawno temu na temat akcji Gwiazdka i ty, mówiąc o tym, czego życzą sobie te dzieci, no wzruszyłaś się do łez. Czy są jeszcze takie listy, które sprawiają, że po prostu płaczesz nad nimi? Płaczę, ale to są takie łzy trochę z bezsilności, tak, często, bo te dzieciaki, ja sama mam trójkę dzieci, wiem, jakie mają marzenia i wiem też, że one mają wszystko. Natomiast często zdarzają się w tych listach nie tylko prośby o to, co dzieci chcą dostać, ale też jakieś ich przemyślenia, tak? Często zdarzają się, i chyba te najbardziej są wzruszające, oczywiście poza tymi prośbami o takie rzeczy prozaiczne, właśnie jak bielizna, jak ubranka, jak no, w tym roku mamy bardzo dużo próśb o ciepłe ubrania. I wtedy to wzrusza. Natomiast zdarzają się też takie sytuacje, kiedy dzieci opisują w listach swoją sytuację, albo na przykład piszą o swoim rodzeństwie, tak, które jest już starsze i jakby nie wchodzi nam w akcję Gwiazdka, bo na przykład ma 18 lat, bo często te dzieciaczki, które są wskazywane przez GOPS-y, ja już w tej chwili staram się oczywiście brać pod uwagę całe rodzeństwa, żeby jakby wszystkie dzieci w danym domu dostały tą paczkę.
Natomiast jeżeli przez GOPS nie jest wskazane rodzeństwo, które już jest dorosłe, powiedzmy, tak, ale nadal zamieszkuje w tym domu. I ten dzieciaczek pisze mi w liście, że ma właśnie brata, który się mną opiekuje, tak, który mam brata, który się mną opiekuje, który jest ze mną na co dzień, który się ze mną bawi i opisuje trochę tą sytuację w swoim domu. I na przykład marzeniem moim jest, żeby mój brat był szczęśliwy, albo żeby moja mama była zdrowa, tak? No to to faktycznie wzrusza, bo to są takie ich przemyślenia. Często są to naprawdę małe dzieci, bo mam takie listy z tego roku czy z poprzednich, bo trzymam wszystkie z tych 10 lat, gdzie na przykład chłopiec opisywał, jak bardzo kocha swoje rodzeństwo, tak? Jak bardzo dba o nie i jak to rodzeństwo dba o niego. I te dzieciaki wylewają dosłownie tą miłość na kartkę, a potem ten list trafia do mnie. Oczywiście jest dalej przekazywany, tak? Do tych świętych Mikołajów, do tych ludzi, którzy chcą spełniać te marzenia. Ale to porusza, bo te dzieci się troszeczkę tak dzielą z nami tym, co mają w głowach, co mają w sercach. I one naprawdę wierzą w tą magię świąt, tak? To jest coś, co też tak buduje do tego działania i trochę zmusza nas do tego, żeby robić to ciągle, żeby robić to dalej. Chociaż czasami pojawiają się takie chwile zwątpienia u mnie, w momencie, kiedy już jestem po prostu tym zmęczona, bo jednak to męczy, tak? Tak psychicznie jest to trudne. Z tego, co mówisz, wynika, że dzieciaki, które mają ciężką sytuację, no chyba dojrzewają trochę szybciej. Niestety tak. Niestety tak. Myślę, że każde ich takie złe doświadczenie, które spotyka je gdzieś po drodze w ciągu roku, no niestety powoduje, że tracą cząstkę dzieciństwa. Dorastają szybciej niż powinny. Tak, tracą tą iskierkę. A my jesteśmy po to, żeby w nich tą iskrę zapalić właśnie w te święta. I po to jest akcja Gwiazdka, żeby się dzielić dobrem. Mhm. Mówisz o zmęczeniu. Jak organizuje się taką akcję, no ogromną, bo na ponad 1000 dzieciaków to już jest ogromna akcja. Co w tym jest najtrudniejsze, a co takiego sprawia, że prowadzisz to już jednak 10 lat? Trudne jest wszystko. Organizuje się ją szybko przede wszystkim, bo tu trzeba mieć niesamowitą energię. I myślę, że ją mam, że to jest coś, co też mnie napędza. I dzięki tej energii, dzięki temu, jaki mam charakter, a jestem taką nieposkromioną złośnicą, która faktycznie jest w stanie przebić każdą ścianę, mam wrażenie, już po tych 10 latach, ale też swoje wewnętrzne jakieś ściany. Natomiast to zmęczenie przychodzi wtedy, kiedy jest tego dużo i kiedy jakby trafia do głowy ten list, który jest tą ostatnią kropelką, która po prostu przelewa tą czarę, gdzieś właśnie wzruszenia i takiego patrzenia na to nie tylko pod kątem tego, że ja muszę zrobić paczkę, tak? Czy dane dziecko musi dostać paczkę. Tylko tego, żeby pozyskać środki, żeby przekonać ludzi do tego, że warto wziąć w tym udział, że warto zrobić paczkę, sfinansować tą paczkę ewentualnie, że warto przyjść na stand-up, tak? Na imprezę, która jest organizowana no, cyklicznie już od 8 lat, akcja od 10, i żeby spiąć to wszystko, żeby to wszystko się spięło i żeby faktycznie na koniec dzieciaki dostały paczki, żeby no żeby po prostu jakby wypełnić do końca, tak, cel tej akcji, czyli raz w roku właśnie zapalić w nich taką iskierkę nadziei, pokazać im, że ktoś o nich pamięta, pokazać też tym rodzinom, z których są te dzieci, że nie są tylko z nimi jakieś instytucje, tak, urzędy czy właśnie GOPS, ale też, żeby wiedzieli, że ktoś jeszcze o nich myśli. I to nie jest instytucja. To są zwykli ludzie, którzy są zebrani po prostu. Taki, mówię, rząd serc, który po prostu o nich chce pomóc. Pamięta i chce pomóc. Tak. Tak sobie myślę, że to jest ogromna odpowiedzialność dla ciebie, bo dostajesz te listy,
I teraz sobie myślisz, a co będzie, jeżeli ja nie spełnię tych marzeń dzieciaków? Co roku tak jest. Co roku tak jest, więc to też jest to ciśnienie, które ciąży na mnie. Tutaj też jest trudność, tak? Pod tym względem, że, no, że faktycznie, no, jeżeli co będzie, jak się nie uda. I faktycznie były takie lata, gdzie miałam problem z pozyskaniem Mikołajów, tak? Dla wszystkich dzieci, bo co roku właśnie jest to około setki dzieciaków. I były takie lata, gdzie był problem. I kombinowałam i na rzęsach stawałam, żeby znaleźć środki na te paczki. Ale się udawało jakoś, więc coś gdzieś czuwa. A na pewno czuwają ludzie, tak? Na których zawsze mogę liczyć. I czasem po prostu proszę o tą pomoc w taki sposób bezpośredni, dzwoniąc i mówiąc, mam takie osoby, do których wiem, że mogę zadzwonić i czy napisać i powiedzieć, wiesz co, no, brakuje mi tyle i tyle. Nie mam na paczki. Tak? Bo ile jestem w stanie jakby oddać od siebie, to jest ta moja część. Natomiast no nie wszystko jestem w stanie sama sfinansować. Mhm. Stand-up też różnie się sprzedawał, bo jakby 100% z tej sprzedaży stand-upu jest przeznaczana na paczki, ale różnie bywało, były różne lata i bywało trudno. Mhm. Także to jest duża odpowiedzialność. A jak to wygląda w tym roku? Czy można jeszcze dołączyć i co zaplanowaliście na finał? Można dołączyć. Tak naprawdę akcja kończy się 20 grudnia. Wtedy też no będziemy rozjeżdżać się z paczkami dla dzieciaków i do dzieciaków. Mam już sztab cały, który będzie mnie wspierał, sztab ludzi. To tak naprawdę jest po tych 10 latach, w tych 10 latach, to jest pierwszy rok, kiedy zgłosili się do mnie ludzie, którzy powiedzieli, wiesz co, ja z tobą pojadę i zrobimy to razem. Do tej pory było tak, że ja bardzo walczyłam o tych ludzi. I różnie bywało. Bywało tak, że jeździłam sama ze Świętym Mikołajem. Bywało tak, że było ze mną dosłownie kilka osób. A w tym roku mam tych pomocników bardzo dużo, takich osób, które chcą jechać i po prostu pomóc w rozwożeniu tych paczek, bo to też jest ogromna ilość pracy, tak? Logistyka, czas przede wszystkim, bo to jest jeżdżenie od rana do wieczora. Jeździmy do domów, więc te dzieci nie są w jednym miejscu, tylko są rozproszone tak naprawdę po całym powiecie. I to jest bardzo duże zaangażowanie. Więc no, siłą rzeczy tej pomocy jest potrzeba bardzo dużo. Dołączyć można w każdym momencie tak naprawdę, bo można wybrać sobie dziecko, zgłosić się do mnie poprzez profil Akcji Gwiazdki właśnie na Facebooku i można poprosić o listę marzeń. Ona jest. Jest skonstruowana na podstawie tego, co dzieci pisały w listach do Świętego Mikołaja. Tam jest podane imię, wiek dziecka, marzenia do spełnienia i jest pusta rubryka na imię Świętego Mikołaja, który zechce zrobić tą paczkę. Tą paczkę można zrobić dosłownie, czyli skompletować to, co jest w liście marzeń. Albo można zrobić po prostu wpłatę na zrzutkę, bo przy każdej paczce jest szacunkowy koszt tej paczki, tak? Więc jeżeli ktoś ma życzenie zrobić wpłatę, to oczywiście jest taka możliwość. Jeżeli chodzi o fizyczne paczki, takie zrobione bezpośrednio przez Świętego Mikołaja, one muszą do mnie trafić do 10 grudnia. Natomiast wpłaty no, trzeba robić jak najszybciej, ponieważ ja potem muszę faktycznie zrobić te paczki sama. Skompletować, jechać, kupić, to wszystko zapakować. No i poukładać to tak, żeby potem logistyka w miarę sensownie szła. Mhm. A co będzie podczas Wielkiej Gali? Tak, no i jest jeszcze to wydarzenie właśnie dodatkowo, które towarzyszy Akcji Gwiazdka od 8 lat. Gala stand-up z Akcją Gwiazdka. No, w tym roku wyjątkowa. Z racji tego jubileuszu bardzo mi zależało na tym, żeby to było zrobione z pompą, ale przerosło to moje oczekiwania i wyobrażenia na temat tego, jak to będzie wyglądać, bardzo pozytywnie, ponieważ okazuje się, że w tym roku mamy 12 komików. Fantastyczne osoby, fantastyczne nazwiska. Dziewczyny z Bigosu, 6 kobiet. Oprócz tego Jacek Stramik, Tomek Boras i nasza wisienka na torcie Belart Kisa.
No i to są osoby, które zgodziły się na to, żeby wystąpić charytatywnie, więc jakby wszystko, co się dzieje wokół akcji Gwiazdka, odbywa się w 100% charytatywnie. I to jest największy problem tej akcji. Problem, tak naprawdę największe wyzwanie, może nie problem, ale wyzwanie dla mnie jako organizatora, ponieważ łatwiej jest pozyskać kogoś, kto chce zrobić coś no, odpłatnie, tak, za pieniądze, za wynagrodzeniem. Natomiast tutaj faktycznie wszystko dzieje się totalnie non-profit. I wystąpi 12 fantastycznych komików 15 grudnia w sali koncertowej Szkoły Muzycznej w Płocku o godzinie 18. Wystąpią i zrobią, myślę, kawał dobrego stand-upu. Gdzie można kupić bilety? Bilety można kupić na Kup Bilecik jeszcze. Jeszcze można je kupić. Ta sprzedaż będzie zamknięta dwa dni przed wydarzeniem, 13 grudnia. Ale można również dostać te bilety u mnie. One są wtedy troszeczkę tańsze, ale tak samo wartościowe. A może nawet bardziej. I tak, no i można je dostać również u mnie, więc albo Kup Bilecik, można to wydarzenie znaleźć przez internet, wpisując Gala Stand Up z akcją Gwiazdka, albo po prostu Gala Stand Up Płock. Tam można znaleźć to wydarzenie, można zajrzeć na stronę akcji Gwiazdka, tam też są wszystkie informacje na temat wydarzenia i linki do samego wydarzenia, do biletów. Albo po prostu można się do mnie zgłosić. Nawet przez mój profil prywatny na Facebooku łatwo mnie znaleźć, także zapraszam. Zachęcamy wszystkich do udziału w akcji Gwiazdka, bo jak słyszycie, jest to akcja oddolna, bardzo wartościowa, która już od dekady wywołuje uśmiech na twarzach dzieci. Dokładnie. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. W moim studiu gościła Monika Sikorska. Dziękuję.